tegorocznych 11 turniejach eliminacyjnych Santander Polish Masters zagrało 1300 golfistek i golfistów. Awans do finału wywalczyło ponad 180 osób. W finale, licząc z zaproszonymi gośćmi, zagrało ponad 200 zawodniczek i zawodników. Finał rozegrany został w dniach 20 do 22 września na dwóch polach równocześnie: Sobienie Królewskie Golf and Country Club i First Warsaw Golf. Tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, cudowna pogoda, finał Santander Polish Masters, najlepszego turnieju golfowego. Finał Santander Polish Masters to wymagające zadanie dla golfistów. Turniej trwał aż 3 dni, z czego pierwsze dwa odbywały się na dwóch polach golfowych równolegle. W tym czasie golfista przechodzi w sumie około 24 km i oddaje ponad 200 uderzeń. Jest super dobra zabawa. Ekstra, są koledzy, super grają, ja tak samo dobrze gram. Także dobrze się bawimy, ale rywalizacja oczywiście też jest, bo chcemy każdy z nas uzyskać jak najlepszą ilość punktów, przejść kata i zagrać w finale. Stres zawsze jest pomiędzy dołkami. Jeden dołek się gra lepiej, drugi ten stres czasami wchodzi w kości, także no, zawsze jest jakiś tam malutki stres, ale ogólnie gramy fajnie. Cały rok przygotowań do turnieju finałowego i oczekiwania, spotkanie z innymi ludźmi, z rewelacyjnymi sędziami, z super obsługą. No naprawdę najlepszy turniej w Polsce. Wyrażenia doskonałe. Runda brutto 80, także myślę, że jest to solidny wynik i dobra zaliczka przed rundą finałową. Zawsze jest ciężko, ponieważ konkurencja jest dosyć duża, także nie jest łatwo dostać się do ścisłego finału. Dużo jest grających, dobrze grających, no ale jednocześnie bardzo fajnych i miłych ludzi. Wszyscy się ogólnie bardzo cieszą i jeżeli nawet coś nie wyjdzie, to każdy z uśmiechem na ustach to przyjmuje i jest no, rewelacja. Pogoda nam dopisuje i miejsce jest fantastyczne. Santander Polish Masters cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Już w pierwszy weekend od otwarcia zapisów w sezonie 2019 wyprzedano 500 miejsc. Niemal na każde z 11 eliminacji miejsca kończyły się na długo przed ich startem, a chętni do gry zapisywali się na listy rezerwowe, licząc na to, że ktoś zrezygnuje. To ma dla nas ogromne znaczenie, to żeby bardzo dobrzy gracze brali udział w tym turnieju, żeby jego poziom sportowy również był na wysokim poziomie, ponieważ to również napędza ilość uczestników i graczy i powoduje, że ten turniej będzie się cieszył coraz większą popularnością i renomą na rynku w Polsce. Moim sportowym celem jest poprawienie handicapu mego, z którym się już zmagam 18 lat. I to jest właściwie wszystko, co mnie interesuje. Ja sam i mój wynik dobry w handicapie. To jest to. Runda jest bardzo trudna. Gram tutaj z bardzo dobrym graczem, handicap 0, więc on jest na minus cały czas. To jest w amatorskim golfie mało kiedy spotykane grać z takim graczem. Pewne jego zagrania są w ogóle poza moim golfowym światem. Niewyobrażalne są, także to jest przyjemność popatrzeć na żywo. Ja walczę jak mogę, jestem póki co poniżej handicapu, ale tu była radość, bo nikt z nas nie trafił w green, co jest najważniejsze po t-shocie na par 3, a wszyscy, a w zasadzie i Tomek i ja obroniliśmy parę, stąd ta radość. A to turniej z tak zwanej wielkiej czwórki albo piątki, w ogóle cyklu polskich turniej. Myślę, że jeden z najważniejszych, długie eliminacje. Rywalizacja golfowa to gra ze sobą i przeciwko polu golfowemu. Nie przeciwko kolegom z flightu, którzy oczywiście z każdego uderzenia cieszą się, że no niestety dobrze. Wszelkie treningi, wszelkie przygotowania wcześniejsze, wszelkie obmyślanie taktyki, bo golf to też jest taktyka. Po prostu jest wszystko z myślą o tym, żeby dostać się do tego finału. Także z dumą noszę koszulkę, która
świadczy o tym, że dostałem się do finału i będę pisał to w swoim golfowym CV. Po pierwsze jako ambasador, ale przede wszystkim jako zawodnik, jako czynnie uprawiający golf zawodnik. Jak w golfie, na naszym poziomie zdarzają się różne niespodzianki, ale co to byłoby za rozrywka, jakby nie było niespodzianek. Drzewa, wody, auty i inne. W golfie szczęście jest bardzo ważne, a szczególnie na tym polu, bo jest dużo drzew. Drzewo zabierze, drzewo odda. Na First Warsaw trzeba uważać na greenach, ponieważ są bardzo szybkie, bardzo dobrze przygotowane, ale łatwo jest przebić. Dzisiaj troszkę gorzej, ale no teraz akurat birdie się trafiło, więc myślę, że przy pomocy Kediego, czyli mojego taty, będzie trochę lepiej. Stara się jak może, podpowiada, pomaga przy taktyce. Tata jest ogólnie mistrzem patów, więc to jest akurat coś, co mi nie wychodzi, więc dzisiaj lepiej idzie. W finale zagrali m.in. najsłynniejszy polski hokeista Mariusz Czerkawski i były piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Iwan, którzy są ambasadorami turnieju. To jest podstawa. Ruch, fajne towarzystwo, oczywiście emocje, bo rywalizacja. Dlatego gramy w golfa, żeby rywalizować też, żeby inaczej spędzać czas, ale żeby na koniec dnia jednak być z siebie zadowolonym, chociaż w golfie jest to bardzo trudne. No, w golfie się mówi, że najważniejsze jest następne uderzenie, ale tak naprawdę podstawą jest, żeby w miarę prosto grać, a podobno najtrudniejszy strzał w golfie to jest właśnie uderzyć prosto. Także no jest sporo niespodzianek na tym polu, ale jest ono na tyle wyśmienicie przygotowane i wszyscy zdajemy sobie sprawę. Taka skala trudności tutaj istnieje i to też pozwala na to, że mamy takie emocje. Golf jest na tyle trudną dyscypliną też sportu, że gramy jakby dla siebie z jednej strony, bo nie wiemy, nie mamy wpływu na przeciwników, tak? Nie gramy twarzą w twarz, nie gramy przeciwko nim, tylko każdy ma swoją piłeczkę i tutaj rozgrywa się cały bój właśnie tutaj między uszami, w mózgu każdego zawodnika. I na końcu już po 18 dołkach, jak podpisujemy karty i składamy, no to dopiero możemy popytać się i dowiedzieć się, jak inni zagrali. Także to jest też uzależnione od tego, jak inni zagrają. Czyli generalnie trzeba zagrać dobrą rundę i mieć nadzieję na to, że to wystarczy. Uczestnicy walczyli o wartościowe nagrody, w tym główne, aż 18 zaproszeń na zagraniczny turniej Santander Polish Masters, który odbędzie się wiosną 2020 roku. Tomasz Iwan wywalczył pierwsze miejsce w kategorii handicapowej 15-1 do 25 w grupie VIP and Guest. Postanowiłem się specjalnie do finału przygotować. Ostatnie dni spędziłem na driving range'u, treningi żmudne. Bardzo zależy mi na rozwoju golfa, ponieważ poznałem tę dyscyplinę sportu, poznałem jej tajniki. No, jestem zauroczony, czasami nawet żartobliwie się śmieję, że złą dyscyplinę wybrałem. Gdybym wcześniej wiedział, że jest golf, to może nie grałbym w piłkę. Cieszę się, że z roku na rok coraz więcej ludzi bierze udział w turnieju. Cieszymy się też, co jest bardzo ważne, z sukcesów
polskich golfistów. Wymienię przede wszystkim naszego najlepszego Adriana Meronka, który lada moment, wszyscy mocno trzymamy kciuki, będzie grał w Europejskiej Lidze Mistrzów. To jest no coś niesamowitego i wspaniałego. Adrian Meronk, jedyny polski golfista, który zwyciężył w turnieju z serii European Challenge Tour, również wspiera serię Santander Polish Masters. Ambasadorami turnieju są także radiowiec Rafał Bryndal, Wojtek Lajan-Witczak z zespołu Afromental oraz olimpijczyk Szymon Ziłkowski. Za każdym razem staram się być na tym finale trzydniowym. I to jest jakby turniej, do którego przygotowuję się cały rok, tak? To jest ten turniej, który jest dla mnie numerem jeden. To jest prawdziwy golf, nie? Że jednodniowy golf to jest rzeczywiście fajna przygoda, okej, nie mam nic przeciwko, ale jak gramy już turniejowo i nie daj Boże, jest to finał jakiegoś cyklu, tak jak gdzie jesteśmy dzisiaj na Santander Polish Masters, to musi być trzydniowy. Jak rozmawiam z zawodnikami, którzy biorą tutaj udział, bardzo się wszystkim podobają, jest super atmosfera, super ludzie organizują te turnieje. Tutaj się naprawdę fajnie gra i nawet jeżeli te wyniki nie są takie, jak być powinny, takie były chociażby u mnie w turnieju finałowym, pierwszy i drugi dzień, to jest fajne w golfie, że nie zawsze to się musi wiązać z wynikami. Ważne, żeby flight był fajny, żeby można było miło spędzić czas na polu golfowym i wszystkim naprawdę polecam tą formę ruchu, bo to chodzi o to, żeby wreszcie ludzie zauważyli, że to nie jest taki drogi sport, jak się cały czas wszystkim wydaje, że to trzeba wydać nie wiadomo jakie pieniądze. Naprawdę można kupić kije za 250 zł, nawet jak bardzo się chce grać. To jedno z wielu bardzo dobrych miejsc do budowania i kontynuowania bardzo fajnych relacji, nie tylko prywatnych, ale również biznesowych. Jak wspominają klienci, a ja pamiętam również ze swojego doświadczenia, ponieważ kiedyś byłem aktywnym graczem golfa, to jest bardzo dobre miejsce, żeby wręcz kreować pewne biznesowe projekty i je później kontynuować już oczywiście poza polem golfowym. Ten turniej to oprócz golfowej rywalizacji ma coś w sobie takiego, że ludzie z całej Polski mogą przez te kilka godzin grania porozmawiać sobie, zaznajomić się i naprawdę jest dużo fajnych golfistów, z którymi utrzymuję kontakty, wymieniamy się telefonami. To pomaga w życiu prywatnym, jak i zawodowym, co tu ukrywać, ponieważ często ludzie spotykają się na polu golfowym i dogadują rozmaite sprawy, ale też się zaprzyjaźniają. Bo golf łączy. Gro naszych klientów, którzy korzystają z naszej usługi, są jednocześnie pasjonatami bądź aktywnymi graczami golfa. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że nasz właściciel Santander w Hiszpanii w swojej centrali ma pełne pole golfowe, więc te relacje są w zasadzie na każdym poziomie i zostaje nam mieć tylko nadzieję, że będziemy tą współpracę i tą formułę współpracy z klientami poszerzać i przenosić z roku na rok. W trakcie finału odbył się piknik golfowy, podczas którego golfiści oraz zaproszeni goście mogli korzystać z wielu atrakcji. Mieli okazję testować m.in. samochody Alfa Romeo. Alfa Romeo w DNA ma sport, dlatego połączenie rywalizacji golfistów z Alfą wydaje nam się naturalnym połączeniem. Na pewno do tego samochodu trzeba wsiąść, żeby właśnie poczuć tą precyzję prowadzenia, tak? Zobaczyć, jak to auto sprawuje się na drodze. Sam turniej duży, odbywający się na terenie całej Polski, bardzo profesjonalnie zorganizowany, dużo emocji sportowych, ciekawa rywalizacja, warto tu być. Relaksowali się w strefie Chill Out Tarasola. Dla uczestników finału Santander Polish Masters przygotowaliśmy specjalną strefę Chill Out pod tarasolą, gdzie można w komfortowych warunkach odpocząć, pooglądać grę golfistów i przede wszystkim też zobaczyć zalety korzystania z naszego produktu. Próbowali gry w golfa pod okiem profesjonalnych trenerów oraz brali udział w licznych konkursach i degustacjach. Na polu zawodnikom towarzyszyła woda mineralna Borżomi. Wydobywana w Gruzji z wulkanicznych źródeł woda skutecznie gasiła pragnienie oraz finałowe emocje. Thank you.
bardzo się cieszę z dzisiejszej gry. W sumie nie z gry, tylko z dzisiejszego dnia, bo mi wyszło. Mogło być lepiej, ale było super, bo zwyciężyłam 5 konkursowych doków. Wydaje mi się, że utarłam nosa wielu facetom. Dużo emocji na pewno, ale też trochę kondycji. Nerwy trzeba było trzymać na wodzy. Także no, jest parę elementów, które trzeba poskładać, żeby był sukces. Bardzo przyjacielska atmosfera, zresztą golf zbliża ludzi i dużo obserwuję zażyłości. Jeżdżąc z żoną po turniejach poznajemy fantastycznych ludzi. Oto 18 zwycięzców wielkiego finału Santander Polish Masters, którzy w kwietniu 2020 roku pojadą na zagraniczny turniej z tej serii.